przez pusty zapis konstytucyjny, tylko przez sposób jego wypełniania. Chcę podkreślić, że te działania, które być może są wspierane na zasadzie właśnie budowania pewnej antynomii, minister sprawiedliwości, Krajowa Rada Sądownictwa, my sędziowie, oni, to jest już u samego punktu wyjścia poważny błąd, dlatego że żadnego usprawnienia nie zrobi się, jeżeli nie będzie porozumienia przynajmniej co do diagnozy jakichś punktów krytycznych w sensie ścieżki dojścia do docelowego modelu i określenia tego docelowego modelu. Ale konieczne są też działania takie zwykłe, bieżące, mające na celu w ramach posiadanych środków przemodelowanie tej organizacji choćby od strony technicznej w taki sposób, żeby ona sprawnie działała. I jeszcze jedna kwestia. W dzisiejszym warunkach cywilizacyjnych żadna organizacja nie może działać bez narzędzi informatycznych. I z naszego punktu widzenia to nie jest marnotrawienie pieniędzy. Nawet jeśli mamy do czynienia z wokandą elektroniczną, która być może jest z punktu widzenia jakichś innych potrzeb podstawowych sądu pewnego rodzaju przesadą, ale niekoniecznie, dlatego że kiedy wchodzi się do takiego gmatu jak sąd w Alei Solidarności i jest możliwość zaobserwowania na dużym ekranie tego, gdzie jaka sprawa jest na którym piętrze, o której godzinie i jaki ona ma etap, to jest to znacznie łatwiej niż w sytuacji, która miała miejsce 15 lat temu, kiedy interesanci latali po tym gmachu, gubiąc się i nie mogąc znaleźć żadnej informacji. Druga uwaga jest taka, że większość tej elektronizacji, czy informatyzacji, czy technicyzacji została poczyniona ze środków unijnych, które po prostu były na to dedykowane i udział wydatków Skarbu Państwa w tym zakresie był tylko na zasadzie współfinansowania na bardzo niskim poziomie i trudno by było z tego nie skorzystać, jeżeli istnieje taka możliwość rozwoju. Po trzecie wreszcie informatyzacja, jeśli chodzi o postępowania. Oczywiście to są dopiero próby i nie można oceniać w sposób obiektywny po 3 miesiącach czy 4 miesiącach działania e-sądu jego rzeczywistego skutku dla całego wymiaru sprawiedliwości i dla samych obywateli. Założenie było takie, między innymi jedno z założeń, że skoncentrowanie drobnych spraw w jednym miejscu pozwoli również na odciążenie całości organizmu, w sensie pozostałych jednostek, z których te sprawy, do których by te sprawy potencjalnie wpłynęły, żeby mogły załatwiać również te sprawy drobne cywilne obywateli, nie będących, że tak powiem, nie prowadzących działalności gospodarczej, nie będących tak dobrymi organizacjami, które mogą skorzystać z tego e-sądu. Notabene ten e-sąd będzie rozwijany, wobec powyższego nie chciałbym, żeby była dokonywana ocena poszczególnych działań bez poznania ich rzeczywistych efektów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tutaj pomysł jednej rzeczy bym się nie zgodził w dyskusji na temat e-sądu, jest taki temat powracający, bo to nie jest tylko tak, że instytucje gospodarcze, obywatele też dostaną za chwilę w postaci wodnych zbiorowych, co jest moim zdaniem dość ciekawym rozwiązaniem. Pytanie, jak sobie z nimi poradzą, ale to nie można powiedzieć, że teraz obywatele też zostali tak pozostawieni sami sobie, oni zostali dość poważnym instrumentem do zdobywania swoich praw. Proszę Państwa, nadszedł czas na zakończenie naszej dyskusji. Chciałbym oddać głos naszym panelistom, jeżeli mógłbym poprosić tak o 3 minuty tutaj. Każda. Ja wiem, że więcej, ale wszyscy jesteśmy niestety ograniczeni czasem. Chciałbym zaproponować odwrotną kolejność, czyli Jarek Goldowski już przemówił. W związku z tym teraz idziemy w tę stronę, czyli zaczynamy od sędziego. Cicho też. Ja w kilku sprawach, ale krótko. Jedno zdanie do pani sędzi Brystar. Ja nie pamiętam tego wyroku, która mi mówiła dokładnie, ale wydaje mi się, że chodziło o to, że zakaz łączenia funkcji prezesa z członkostwem KRS-u prawdopodobnie został w czasie trwania kadencji i zmuszał do jej przerwania. I to była przyczyna uznania za niekonstytucyjną tego przepisu. Ale nie pamiętam dokładnie, jak to się mówi. Pan minister Dziaruk wspomniał o aplikacji mistrzowskiej i o trudnościach z tym związanych. To jest pewne nieporozumienie, panie ministrze. Ja mówiłem o kształceniu w systemie mistrzowskim, które jest w innych zawodach prawniczych.
I dlatego uzasadniałem tym, dlaczego najlepiej przygotowani do ewentualnego wykonywania zawodu sędziego są ludzie wykształceni w tym systemie. W sądownictwie to byłoby trudne z paru powodów. Po pierwsze, mistrzów coraz mniej i to nie jest z winy sędziów, ale także z powodów organizacyjnych. Pamiętam czasy, kiedy w każdym sądzie okręgowym trafiło się dwóch, trzech sędziów, których można było o coś spytać. Jak się nie wiedziało, pytały. Były autorytety. Jak się zrobiło tyle sędziów rejonowych, tych okręgowych i 4-5-osobowe sądy rejonowe, to już naprawdę nie ma kogo spytać, bo musiałby jechać daleko i pytać kogoś, kto jest w innym okręgu sądowym. A w ogóle to sędzia na ogół zna tylko swoją salę sądową, nie zna innych sal sądowych. Stąd to kształcenie mistrzowskie w sądownictwie jest utrudnione. Kwestia druga, tu stanę w obronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan minister wspomniał o doświadczeniu z wykonywania władzy wykonawczej. To jest nasze wspólne doświadczenie, ale moje jest takie, że ono najlepiej uczy, jak niewiele władza wykonawcza może. Jakie są daleko idące ograniczenia. Ja może jeszcze mam złudzeć. Skąd? No bo pan jest kuzynem. Skąd się biorą te sądy rejonowe bez sensu, te trzyosobowe, te czteroosobowe? Ja pamiętam jeden trzyosobowy, z tego obsadzone były dwa etaty plus jedna delegacja. Kiedy pod koniec lat 90. zlikwidowaliśmy tego rodzaju sąd, przyszedł do mnie kolega poseł i powiedział, jak to? PSL utworzył ten sąd, a my zlikwidujemy? Zlikwidowaliśmy, ale to jest tak się tworzy sądy rejonowe trzyosobowe. I to jest też ograniczenie możliwości władzy wykonawczej. Co do tej kwestii, że to też nieporozumienie. Ja nikomu nie rzucałem, że mieszka w Rzucach. Znane są w przyrodzie przypadki bardzo poważnych ludzi, którzy mieszkają z rodzicami i nikomu z tego nie robi się żadnych wyrzutów. Mnie chodziło o brak doświadczenia życiowego. Jak on mieszka rodzicami, niech czasem pójdzie kupić masło, to jeszcze go kosztuje. I wtedy będzie mógł sam sprawy o alimenty. Co do tej zdolności kredytowej, to ja przypominam sobie spotkanie swoje sprzed lat z Justicją w Suwałkach. I po 2 godzinach narzekania na sytuację finansową sędziów, Justicja w piśmie od Trybunału oceniała, tamten okres powołuje się teraz jako na złoty okres i już nie. Po 2 godzinach narzekania na sytuację finansową sędziów, w przerwie podeszła do mnie pani sędzia z Suwałka, powiedziała, panie ministrze, Suwałka? Suwałka to ja jestem królowa. Dlatego, że w Suwałkach poziom wynagrodzeń jest taki, że w Suwałkach sędzia to jest król. Oczywiście. Tutaj, w Warszawie, to jest problem. Ale były przed wojną dodatki stołeczne. Oczywiście. To jest rozwiązanie, ale póki co i póki nie ma dodatku stołecznych, panie sędzio, pan przyjdzie do mnie z tych kolegów, ja mu znajdę was. Przyjadę.